Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jestem na Palionowie, ja jestem Tościk Szczypson oczywiście. Witam się z wami w tym odcinku. Słuchajcie, na samym początku poprosiłbym was o zostawienie subskrypcji i lajków dla krówki, ponieważ no, takich pluszaków jak ten właśnie będziecie mogli wygrać. Każdy z was będzie mógł wygrać, w sumie każdy, kto wyśle donata mniejszego lub większego, zależy od tego, czy będziecie top donatorami czy nie, ponieważ każdy top donator miesiąca wygrywa takowego pluszaka i takiego pluszaka wysyłam do niego wraz z autografem, więc jeżeli chcecie wziąć udział, możecie oczywiście kliknąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy są live'y. Słuchajcie, plan na dzisiejszy odcinek to jest zrobienie pranka, ponieważ jest teraz na serwerze Policjant Neon, a on ostatnio wymusił na mnie współpracę, ponieważ tutaj stworzył, jak widzicie, taką kolejkę, muszę z nim współpracować, jakby zrobić zbroję i tutaj do Davika, które jadą, a tutaj do Neona. No jest to niefajny pomysł, ponieważ mi się to bardzo nie podoba, chciałem być lojalny wobec Davika, a tutaj muszę teraz takie rzeczy robić. No ale niestety, byłem pod murem, nie miałem jak się z tego wymigać. Złapał mnie niestety. No ale postanowiłem się na nim troszkę zemścić i zrobić na nim prank kolejkę. Jako że to jest kolejka, to zrobimy na nim prank kolejkę. Będzie to polegało na tym, że rozwalimy kawałek kolejki, którą on będzie jechał. Możliwe, w sensie postaramy się, jakby powiem mu, przejdź się tą kolejką, nic się nie stanie. A on sobie wejdzie w tą kolejkę i mam nadzieję, że gdzieś tam się wyłoży. No i na dole rozlejemy lawę i on z tej kolejki spadnie i wpadnie do lawy. To jest taki plan na odcinek. Tymczasem, dobra, słuchajcie, on mnie w ogóle nie słyszy też. Ja jestem z nim połączony, powiedziałem, że za chwilę wrócę. Już tam, wiesz, Nie zwracaj na mnie uwagi. Znaczy nie zwracaj na mnie. Powiedziałem po prostu, że zaraz wrócę. No i on nie wie za bardzo, że teraz tutaj na serwerze będę grał, bo myśli, że gdzieś poszedłem. Dobra, przejdziemy się tam. Pokażę wam najpierw kolejkę, którą będziemy jechać. Nie wiem w ogóle, gdzie on jest też na tym serwerze, a to jest, no, powinienem wiedzieć, ponieważ jak mnie nakryje, że biegam, to będzie w szoku, że biegam po serwerze, a nie gadam z nim na Discordzie. No więc wejdziemy tu może od innej strony. To jest ta kolejka, jak widzicie. Tą kolejkę będziemy przerabiać, taką w powietrzu, która jest. Tutaj zaraz się przejedziemy, nie możemy wam pokazał, jak ona wygląda i w którym miejscu zrobimy tą dziurę, to zaraz się okaże. Wchodzimy do takiego wagonu i jedziemy tu na górę. Ta kolejka prowadzi z mojego drzewa na drzewo Neona, więc tam na górę. No i gdzieś tutaj myślę, że w połowie będzie można zrobić taką dziurę, do której on by wpadł. Żeby do tej lawy zleciał. O, no i wracamy, bo tam był wagonik od Neona i myślę, że w którym miejscu by to zrobić? Może tu gdzieś, tak, nie wiem w sumie, zaraz to zobaczymy. My też musimy zejść na dół i zobaczyć, w którym miejscu będzie najlepiej coś takiego zrobić. Wiem, że jak wagonik traci tory, to spada pionowo w dół, więc wystarczy po prostu stanąć równo pod jakimś kawałkiem torów. W sensie można by było to zrobić tutaj, ale najlepiej na takim płaskim. Czekajcie, czy to jest... Ej, to jest równo do góry. Czyli musielibyśmy te dwa rozwalić i wtedy idealnie wpadłby tutaj. No czekajcie, rozwalimy tutaj. Nie mam łopaty niestety. Gdzieś mi się zapodziała moja łopata w akcji. Nie wiem, gdzie mam ją, ale dobra, to damy tak, tak, tak. Ajajaj, czekajcie, teraz musimy stąd jakoś wyjść. Wyjdziemy może w ten sposób. O, i rozlejemy tam teraz lawę. I on tam powinien wpaść. Dobra, nie, mam tylko niestety jedno wiatryko lawy. Dobra, i teraz pójdziemy na górę i rozwalimy to na górze. Zobaczymy, czy uda nam się go tak sprankować. Czy wpadnie w to, czy nie wpadnie. Może pójdźmy wagonik na test i zobaczymy, czy ten wagonik wpadnie. Jeżeli tak, to będzie... O nie, przecież ja jeszcze nie rozwaliłem... Aha, jajajaj, zapomniałem, że jeszcze muszę to rozwalić, żeby ten wagonik faktycznie spadł, a ja tylko póki co pułapkę na dole zrobiłem. Dobra, idziemy tutaj. Ojej, to trzeba ostrożnie, żeby się nie rozwalić. Wow, wow, wagonik prawie mnie potrącił. Dobra, to będzie tutaj, czyli rozwalamy ten wagonik i ten. Znaczy te tory. Teraz rozwalamy tu. Tu, okej. I teraz jak puścimy to... O, ale to był... Ale parkour, ale jestem dobry w te parkury. Dobra, czekajcie, schodzimy na dół powoli, żeby tutaj się z tego nie spaść, bo no nie chciałbym nóg połamać. Dobra, i teraz klikamy sobie wagonik. Mam jeszcze jeden w ekwipunku na wszelki wypadek, jakby ten się zniszczył, a na pewno się zniszczy, jak do lawy wpadnie. Dobra, uwaga, czy wpadnie równo do tego? Wpadł równo, więc słuchajcie, jeżeli on pojedzie z góry, to powinno się stać to samo, przynajmniej mam taką nadzieję. No i powinien też tam w to wpaść. Czekaj, musimy jeszcze go znaleźć i wyhaczyć, gdzie jest na serwerze, ponieważ, no nie wiem jeszcze, gdzie. O, tam jest, patrzcie, koło domku był. Dobra, czekajcie, odciszę się na Discordzie teraz. Halo, Neon? O, siema, hejas. Siema. Słuchaj, stary, przejedziesz się może tą kolejką, co my mamy między drzewami naszymi? No, a po co? Przyjeźdź tu do mnie po prostu, stary. Chodź. No dobra, no a co, z polepszyłem się jakoś? No, jest, jakby bardziej pozakręcałem i zobacz jak ona leci.
Dobra, fajnie, fajnie, bo w sumie fajnie, fajnie jest ją rozbudować trochę. Ona powinna być potężniejsza. No, ona tam tylko tak kilka skrętów, to taki mały roller coaster, nie? Więc... Taka nudna trochę, no ja też wolałem właśnie, żeby była taka bardziej ciekawa na ten odcinek. No. Dobra, już tam wbiegam do góry. Dobra. Ja tu już czekam na ciebie na tym moim drzewie, zobacz, już czekam. Patrzę, jak będę widział, jak będziesz jechał, wiesz? Dobra. Czekasz po drugiej stronie, czy gdzie? Tak, czekam tutaj na dole. Dobra, nie ma sprawy. A nawet mam w sumie wagonik w ekwipunku. No wiem, że tam masz, wiem. O, tu też jest, dobra. No to jazdunia. Jazdunia! Ale... Ej, czekaj, nie! Co to? Nie! Oj, padłaby, ale... To jest prank na Neonie! W tym momencie cię sprankowałem, stary, to za to, że muszę z tobą robić interesy, których nie chciałem robić i spaliło się wszystko, co miałeś. Jejku, prawie sam do tego wpadłem. Dobra, biorę tą lawę. Muruję to. To był prank na tobie, za to, że zmuszasz mnie do współpracy z tobą. A, wiesz co, czekaj, jeszcze nie muruj tego, jeszcze raz się tam chcę przejechać. Co? Ale już rozwaliłem... Czekaj, rozwaliłem. Ale dobra, dobra, no jak coś, to wpada jeszcze raz. Dobra, nie ma sprawy, bardzo chętnie się przyjadę. Była to naprawdę fajna zabawa. A gdzie ty się teraz respisz, gdzie ty jesteś? No u siebie w domku, więc biegam z powrotem do góry. Dobra. Emocje jak na grzybach, powiem ci. Nie widzę cię. Lecę tam, właśnie biegnę. A widzę? Aj, nie trafiłem. Z łuku się strzelałem. Ty jesteś zbójem. Aj. Szkoda, że ty mi... Dobrze, że tymi strzałami, które się palą, nie mogę ci podpalić drzewo, bo byś już miał spalone dwa. Dobra, ej, spróbuję cię trafić w powietrzu, jak będziesz spadał. Patrz na to. Wow! Trafiłem cię! Uratował mi życie. Uratowałem ci życie, ja nie mogę, ale jazda. Jaki frajer. A tak chciałem zrobić taki trik, że jak to będzie spadało, to wysiądę z wagonu. Ale tu jest... Czekaj, bo tu jeszcze... Ja mam też wagon. Chcesz jeszcze raz się przejechać? Nie. Trzeci raz podziękuję, ale bardzo chętnie zobaczę, jak ty nim jedzie. Nie, bo ja mam za drogie rzeczy przy sobie, więc nie będę nim jeździł. Muszę go naprawić teraz. Szczerze mówiąc, ja też kilka drogich straciłem. Ale to ci się należał taki prank. Należał ci się, tak. Mówisz, dobra, no to fajnie. Dobra, muruję to tutaj. Nie wiem, gdzie ty jesteś w ogóle teraz. Też nie wiem. Dobra, czekaj. No dobra, jadę do ciebie tutaj. Na drzewo. Ale cię zestrzelę zaraz z łuku, stary. Co? No, szykuj się. Dobra. Tylko nie wiem, gdzie jesteś. Naszykowałem się, jak kazałeś. Kurczę, nie mam elytry. Gdzie ty jesteś? A tam. O nie, założyłeś zbroję, cwaniaczku. A, nie mogę wyjść! Dobra. Jak blisko. Czekaj, gdzie znikłeś mi? O, dobra. Nie udało mi się, ale szybko zdążę zajść po zbroję, to żeby było sprawiedliwie. A, nie mam całej. No dobra, no ale co chcesz po elytrę zajdę. O nie, mam tu tylko taką. I nie mam... O nie! O, tu jest... A nie, nie mam tutaj też! Ajajaj. Dobra, trudno. Ała! Nie, to ty! Ja nie mogę, ale się straszyłem! Ty masz całą zbroję, oszukałeś mnie! No nie, nie zabijaj mnie! Nie! Aaaa! Dlaczego ty to zrobiłeś? Zły człowieku! Ale już nie mogę! Ale cię teraz niszczę. Kasztanie. Ale teraz jesteś niszczony. Teraz będę przeprowadzał tortury na tobie. Chodź tu. Ja pitole, nie mogę. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Daj mi itemy zabrać, chociaż ty. Nie będziesz mi od razu strzelał i napadł. Kurczę, ale... Jaki strzał! Przecież to było niesamowite, co ja zrobiłem. Wiesz, jaki strzał wykonałem? Celny. Z odległości? No, niesamowicie. Muszę sobie coś zjeść, bo jestem nieco głód męczy. Ale się teraz to masz przekichane, stary. Teraz to ja już by na twoim miejscu uciekał. No. Tak?
No? Musisz uciekać? No ty kurczę, dobra. Musisz już uciekać? Już to jest ten moment, no. Tak? Już celność? Gdzie ty jesteś? W domku Tejfa. Ej, strzały wbiłem w ten, w guzik i dzięki temu drzwi są ciągle otwarte. Wiedziałeś, że tak się da? Tak. No. Czekaj. O, dobra. Dobra, i teraz dostajesz bombę. Co ty strzelasz, w szybę? Żebyś nie widział. Aż ty kurczę. Frajer. Tak. Ach kurczę, blisko było. Tak. A, tak. A, gugigu. O ty kurde, na dachu jesteś. Nie, jak to mogło w ciebie, jak nie dostałeś? Aaaa! No, no, no. No jest posiłek, jest. Co? Ja mam taką szparkę małą. Ja nie mogę. Prawie zginąłem. Niesamowite to było, przecież jestem najlepszy totalnie. Ło! Dobra, ja prawie zginąłem od samego letania. Tak? No? Tak. O nie no. O ty, prawie trafiłeś do... A nie wylądowałem. Nie umiem lądować jak na tym jadę, na F5 mi się lepiej ląduje. O. O ale ja się dobrze. Lubię z tą zuku strzelić, gdzie ty jesteś? No nie wiem, ale ja nie wiem gdzie ty jesteś, to co ja ci będę mówił gdzie ja jestem? No ja jestem teraz przy swoich drzewkach. Bo tam poleciałeś, bo ty latasz jak na tej elytrze jak jakiś frajerek. O, jesz w moim domku, dobra. O, ale dostałeś w powietrzu! Co to się wydarzyło w tym momencie? O nie, zginę, bo spalisz mnie. Ha. A gugigu. Ale to zrobiłem. W ogóle jesteś tak daleko, że ty nie dolecisz tutaj z tymi strzałami. Aaa, le. Dobra, pal wroty. Aha. Nie chce mi się tak strzelać. Puszczę ci tu wagon. Będziesz miał. Co jest? Dlaczego ty? O ty kurczę, dobra, ty miałeś zbroję cała moja, z elytrą latałem, to się nie liczy. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już jutro, na następnym odcinku 19:19. Do zobaczenia, na razie i pa pa!